2 czerwca przypada wspomnienie błogosławionego Sadoka i jego towarzyszy, męczenników sandomierskich. O dzieciństwie i latach młodzieńczych Sadoka nie mamy żadnych informacji. Pierwszy dokument historyczny, który się zachował, podaje, że w roku 1221 w czasie kapituły generalnej w Bolonii Sadok w towarzystwie 3 współbraci został wysłany przez świętego Dominika Guzmana na Węgry, do Lorch, dla założenia tam nowej prowincji. Byłby to zatem pierwszy Polak, który znalazł się u boku świętego Dominika i być może z jego rąk otrzymał dominikański habit. Sadok był najpierw przeorem w Zagrzebiu. Przez wiele następnych lat głosił Ewangelię jako misjonarz na Węgrzech. W jakich okolicznościach znalazł się w Sandomierzu w charakterze przeora, nie wiemy. Być może był już w podeszłym wieku i starany pracą. W zimie na przełomie roku 1259 i 1260, podczas drugiego najazdu Tatarów na Polskę, najeźdźcy podstępem zdobyli Sandomierz. Zginęło wtedy wielu mieszkańców. Część z nich wraz z przeorem Sadokiem i 48 innymi dominikanami została wymordowana w kościele świętego Jakuba, dokąd się schronili. O ich męczeństwie pisze Jan Długosz i Abraham Bzowski, który twierdzi, że w swojej relacji oparł się na bardzo starożytnych rocznikach i na najstarszych rękopisach. O rzezi sandomierskiej pisze nadto Kronika Wielkopolska i Latopis Ruski. Jan Długosz pisze, że klasztor został spalony i wymordowanych zostało 49 zakonników, którzy w chwili śmierci śpiewali Salve Regina. Abraham Bzowski dodaje szczegół, że kiedy w przeddzień napadu Tatarów jeden z braci odczytywał imiona świętych wspomnianych w martyrologium następnego dnia, miał bezwiednie proroczo dodać w Sandomierzu przeora Sadoka z 48 męczennikami. Bzozowski dodaje, że przed śmiercią Sadok przemówił do braci, by przygotować ich na śmierć. Najważniejsze jest to, że dominikanin Bzowski przekazał nam imiona zamordowanych oraz urzędy, jakie piastowali. Wynika stąd, że faktycznie dysponował poważnymi dokumentami, których my już dzisiaj nie posiadamy. Kult męczenników sandomierskich rozpoczął się zaraz po ich śmierci. Wysłano do Rzymu 2 kapłanów, którzy szczęśliwie uszli rzezi, Bozantę, dziekana sandomierskiego, i Wojciecha, kanonika. Na ich prośbę papież Bonifacy VIII udzielił 300 dni odpustu wiernym, którzy 2 lipca nawiedzą kolegiatę Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. W wieku XVI odpust męczenników sandomierskich obchodzono 13 maja, potem przeniesiono dzień ich dorocznej pamięci na 28 maja. W kościele świętego Jakuba w wieku XIV wystawiono osobną kaplicę ku czci męczenników. Znajdował się w niej ołtarz z ich obrazem obwieszonym wotami. W wieku XVII przeprowadzono pierwsze kanoniczne badania. Nie zadowoliły one Rzymu. Jeszcze w tym samym wieku przeprowadzono więc rewizję procesu, ale i te ustalenia nie spełniły nowych, surowych przepisów. Nie było wiadomo, gdzie się znajdują szczątki męczenników. Proces raz jeszcze wznowiono w roku 1736. Chodziło o wznowienie ciągłości kultu i o udokumentowanie tego faktu. Po długich staraniach papież Pius VII 18 listopada 1807 roku zezwolił na kult publiczny. W roku 1959 profesor Sarama po przeprowadzeniu na terenie klasztoru świętego Jakuba wykopalisk znalazł wspólną mogiłę, a w niej około 330 szczątków osób w różnym wieku i płci. Znaleziono przy nich groty i strzały. Znaleziono również klamry od pasków, co wskazywałoby na szczątki zakonników, których pochowano w habitach, zapewne we wspólnej mogile. W ikonografii błogosławiony Sadok przedstawiony jest z towarzyszami w dominikańskich habitach, czyta im z otwartej księgi. Niekiedy ukazywany jest w scenie męczeństwa, przeszywany strzałami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym Sadokowi i jego towarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.